wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Pomidor i witam was w 6. odcinku Zagrajmy w Ratchet Gladiator. No i jak widzieliście przed chwilą, próbowałem tam jakieś upgrade'y kupić do naszych tutaj robotów lub do zbrojki Ratcheta, co mogliśmy przed chwilą zobaczyć. Tutaj w zasadzie nie wiem, co ja zrobiłem, tylko stanąłem i w zasadzie wcisnąłem trójkąt, żeby zobaczyć, co ciekawego ta platforma nam da. A w dzisiejszym odcinku zabieramy się za kolejną planetę, planetę Stygia, oraz za Maraxxus i Liberation Tournament. Tak więc coraz bliżej końca, coraz bliżej końca, coraz bliżej końca. Zium! Tonight on Vox, it's a very special episode of Dread Zone. Planet Stygia. It's a world ravaged by continual meteor storms. Why, if not for Stygia's powerful defense shield, the entire planet would be decimated in a matter of hours. But somebody dismantled the shield's power supply. Who would do such a horrible thing to the poor people of Stygia? I don't know, but it sure makes for good reality HV. Stay tuned for the hottest episode of Dread Zone yet. And if you live on Stygia, the last one. Więc tutaj Gleeman Vox nam opowiadał troszkę o planecie Stygia. Okazuje się, że na Stygii jest dosyć często atak meteorytów lub deszcz meteorytów, jak to też było nie raz, nie dwa podkreślone. Na szczęście jest taka tarcza, która chroni Stygię przed właśnie takimi nagłymi atakami meteorytów. Jednakże, ponieważ jest to turniej Dread Zone, to na czas turnieju tarcza została wyłączona, co niestety zwiastuje falę nieszczęść i być może niebezpieczeństwo, a raczej jest to pewne, że będzie to niebezpieczeństwo, dlatego że no, kto przeżyje taką falę ataku asteroid, meteorytów, whatever, dla mnie to jest jedno i to samo, tak na dobrą sprawę. Ale dobra, co mogę powiedzieć na temat planety Stygia? Jest to jedyna planeta w grze, która nie ma żadnych pobocznych challenge'y. Albo jedna z planet, ponieważ nie pamiętam, czy poprzednie planety nie miały czasem też tylko głównych challenge'y poza pobocznymi. Wiem, że jedna planeta miała tylko jeden challenge poboczny. I to była chyba planeta z dwa odcinki temu, którą robiliśmy. Tak mi się przynajmniej wydaje, aczkolwiek mogę się mylić. Więc kiedy nagrywałem gameplay 2 maja właściwie do tej gierki, wy to widzicie oczywiście w niedzielę, prawdopodobnie jeszcze dzisiaj zobaczycie pod wieczór wielki finał z Ratcheta, Gladiator, ponieważ tak, odcinek 7 jest odcinkiem ostatnim. I szczerze powiedziawszy, jak ja to nagrywałem, to nie miałem żadnego problemu. W zasadzie to mogę powiedzieć, że tylko w tej sekcji tutaj miałem malutki problem, ponieważ banda tutaj robotów się na mnie rzuciła, plus ten statek, co oczywiście spowodowało, że zginąłem. A teraz, jak widzicie, udało mi się zraszować do takiego stopnia tym działkiem, że zniszczyłem wszystkie te blokady, które trzeba było zniszczyć działkiem. No i teraz musimy zrobić Control the Nodes, czyli po prostu w dużym skrócie będzie musi tutaj kontrolować punkty, które się świecą i są oznaczone gwiazdką. W następnej planecie będzie dosyć ciekawy i interesujący challenge, ale pozwólcie, że ja o nim nie będę jeszcze póki co wspominał, dlatego że zobaczymy go zresztą. Albo wy usłyszycie po moich słowach, dlatego że no, ja tutaj będę mówił, a ktoś może w tle sobie oczywiście słuchać let's play. No i przed chwilą mieliśmy upgrade Fusion Rifle, czyli naszej opeckiej snajperki, i w tym odcinku chyba będziemy mieli już maksymalny upgrade Fusion Rifle i chyba większość broni będziemy mieli już na maksa zupgrade'owanych. Tak więc będziemy przygotowani na walkę z ostatnim bossem, który będzie na nas czekał. No i przy okazji tutaj skill point udało mi się zdobyć. Tam 1400 śrubek dodatkowych, więc to jest coś spoko. Bo śrubki to fajna rzecz, tym bardziej, że przydadzą się nam na podładowywanie sobie ammo. Bo tak, to, że bronie są mocne, wcale nie oznacza, że ammo do nich nie brakuje. Oj, zdziwilibyście się, jakbyście zobaczyli, jak to wszystko wygląda.
albo jak wyglądało w trakcie, kiedy to nagrywałem. No i tutaj kolejny upgrade nanoteku. 47 HP. To jest całkiem sporo, aczkolwiek w ostatnim odcinku już będziemy mieli, z tego co dobrze pamiętam, 60, tak więc to będzie jeszcze lepiej. W ogóle coś, o czym nie wspomniałem na początku tego let's playa. To jest coś, co powinienem w zasadzie wspomnieć już w pierwszym odcinku i dziwi mnie fakt, że dopiero teraz o tym wspominam, no ale dobra, niech będzie. Otóż, kiedy gracie w japońską wersję Ratcheta Gladiator, to ta gra w Japonii bodajże nazywała się Ratchet i Clank 4, coś tam, jeżeli uda mi się, że tak powiem, znaleźć informację, to tutaj powinien pojawić się wam na ekranie jakby pełna nazwa japońskiego Ratcheta Gladiator. Ponieważ Insomniac, tak jak Naughty Dog, robiło z Crashem i ogólnie tam późniejsi twórcy, którzy mieli prawa do Crasha, to w Japonii nazywali gry jakby jako takie bezpośrednie kontynuacje, czyli przykładowo Draft of Cortex w Japonii to był Crash Bandicoot 4, Twin Sanity Crash Bandicoot 5 i to samo jest właśnie widzę z Ratchetem, czyli Gladiator to w Japonii to jest 4, a Size Matters to był 5, z tego co dobrze pamiętam. No i tutaj oczywiście misja, którą również przyspieszyłem, dlatego że jest ona troszeczkę przymulająca, bo ona polega na tym, że musimy po prostu tutaj chronić naszych dwóch kompanów, czyli naszych dwóch robotów, które nam tutaj pomagają w trakcie całej gry. I po prostu tyle. Oni muszą tam sobie oczywiście hakować na spokojnie, a my musimy wybijać wszystkich po kolei, ponieważ co jakiś czas trzeba będzie po prostu ich też leczyć. Bo tam będą pojawiały się te takie, wiecie, plusy, te tak zwane apteczki. Wiecie, ten plus, co oznacza apteczkę, to chciałem bardziej powiedzieć, a nie plusy apteczki. Defend the Generator, czyli praktycznie chyba ostatnie zadanie na Stygi, z tego co dobrze widzę. I potem będziemy mogli polecieć na planetę Maraxxus. Ogólnie w ogóle Stygia mi się podoba, jeżeli chodzi o level design. Soundtrack też jest bardzo dobry, nie jest żadnej wątpliwej jakości ani nic, po prostu jest bardzo dobry. Ale troszeczkę wydaje mi się, że Stygia była planetą, która była troszeczkę zraszowana w produkcji, że wydaje mi się, że jednak tutaj miały być jakieś challenge poboczne, ale po prostu twórcy już nie wiedzieli, co tutaj dać, więc stwierdzili, że pominą poboczne challenge, żeby nie było zbyt wielkiej powtarzalności się. Co z tego, że w trakcie grania w tę gierkę można dostrzec tą powtarzalność w mniejszym lub większym stopniu. Szczerze powiedziawszy, nie pamiętam moich wspomnień ze Stygią, jak byłem mały. Tak samo nie pamiętam, czy mój kuzyn miał tutaj jakieś problemy. Wiem tylko, że z Maraxxusem mój kuzyn miał problemy, bo tam jest jedna taka misja, która w sumie, przyznam szczerze, że kiedy nagrywałem ten gameplay, to też sprawiła mi nie lada wyzwania. Aczkolwiek to tylko było takie chwilowe, dlatego że miałem pewien malutki problem w tamtej misji. I chyba teraz będziemy mieli już upgrade. Tak jest. Magma Cannon zmienił się w Vulcan Cannon. A raczej Vulcan Cannon. Więc teraz mamy już maksymalny upgrade i nasza broń, czyli Magma Cannon, już teraz jest OP, ponieważ jest na levelu 10. Na levelu 10. Fuck. Ale ja się plączę dzisiaj. Ostatnio mam takie dni. Niestety. No i challenge complete, to chciałem powiedzieć, kampanię complete, czyli kampania zaliczona, zdobyliśmy przed chwilą czarny medal, co oznacza, że już mamy Stygię zaliczoną i teraz możemy lecieć bezpośrednio na Maraxxus, na technicznie ostatnią planetę, ponieważ Liberation Tournament jakoś nie liczę jako osobną planetę, bardziej jako challenge niż planetę, ale do wyboru do koloru, jak to mawiają. Planeta Maraxxus. I nie wiem, czemu początek tej planety mocno mi przypomina takie nawiązanie mocne do Jacka Trójki. Ponieważ, wiecie, klimat pustynny i tak dalej. Tak jakoś tutaj dał mi takie dziwne wrażenie. No i ewentualnie Uncharted 3, Oszustwo Drake'a, które również na okładce i na title screenie
miało Drake'a, który stał właśnie na tle takiej pustyni. Uncharted 3. Dobra gierka to jest, ale względem dwójki czy czwórki to taki średniak bym powiedział. Nie jest może zła, ale po prostu wydaje mi się, że dwójka miała dużo lepszy klimat, dużo lepszą fabułę i szczerze wszystko w tamtej gierce było w sumie trochę lepsze. Trójka oczywiście fajnie zrobiła taki, powiedzmy, klimat w pierwszych poziomach, w pierwszych rozdziałach taki klimat trochę Jamesa Bonda, bo wiecie, Nate i spółka w takich garniakach troszeczkę przypominali mi takich agentów, nie? Ale to mówię, o Unchartedzie już mogę tam przestać w sumie teraz gadać, bo to nie Uncharted, tylko Ratchet. Ale tak w sumie chciałem nawiązać, no bo jest to jakby klimat, który mi się jako tako skojarzył. I czemu nie komentuję tutaj tego, co mamy zrobić? Dlatego, że jak widzicie, misja jest prosta jak barszcz. Po prostu dostań się do gwiazdki i tyle w zasadzie. To jest cała twoja misja. Nic szczególnego. Z punktu A do punktu B. A dokładnie to dostać się do pojazdu, który tutaj już na nas czeka. No i przy okazji, zanim dostaniemy się, to trzeba wybić przeciwników, ponieważ to byłoby zbyt łatwe, gdybym sobie podszedł do tego pojazdu i już zakończył misję, co nie? Byłoby to zbyt łatwe, ale przy okazji mógłby być to totalny speedrun. Challenge complete. Minuta 53. I teraz capture control paints, czyli po prostu musimy dostać się do środka i przy okazji tutaj wyłączać panele kontrolne. Ale to stwierdziłem, że już wam przyspieszę, dlatego że jest to po raz kolejny, tak jak stwierdziłem, trochę żmudna misja. I taka ciekawostka, tutaj musimy wysyłać naszych robocików, dlatego że my nie mamy nawet możliwości, jak wysiąść z samochodu. To znaczy, technicznie niby mamy, ale lepiej to zrobić, żeby oni to zrobili, niż narażać swoje zdrowie. Mówię to całkowicie szczerze. I to była misja, z którą ja miałem problemy kiedyś za dzieciaka i w sumie jak nagrywałem gameplay, to tam z dwa razy zginąłem, dlatego że próbowałem trochę rushować tę misję, co skończyło się wiadomo jak. No i challenge complete. To, co mieliśmy zrobić, to zrobiliśmy. Teraz mamy locate Delta Block. To jeszcze nie jest ta misja, to bodajże będzie następna misja, która sprawiała mi malutki problem. Tak mi się przynajmniej wydaje. Z tego, co chyba dobrze pamiętam, możecie mnie oczywiście tutaj poprawić, dlatego że tą informację mam, a raczej biorę z Let's Playa polskiego gamera, z Gladiatora. Otóż, z tego, co dobrze pamiętam, to kiedy byśmy grali na Exterminatorze, na trudniejszym poziomie trudności, tak? Bardzo dobra polska składnia, nie powiem, że nie. To tam już można levelować chyba dalej bronię, czyli tam 10 level to można jakby po 10 levelować dalej. I z tego, co wiem, chyba maksymalny level to jest chyba 99, coś takiego? Nie wiem, czy to dokładnie prawda, ja mówię, że tą informację wziąłem z Let's Playa Gamera, tak więc możecie tutaj co jedynie mnie poprawić, ewentualnie potwierdzić, czy gamer mówił prawdę, czy nie. I jak zauważyliście, jeden z naszych robotów zginął. Otóż Maraxxus charakteryzuje się tym, że jeden z naszych robotów, dokładnie do bodajże Green, został porwany i jest uwięziony. I naszym zadaniem tutaj będzie uwolnienie go. Tak, jeżeli ktoś myślał, że pominę ten fakt, że trzeba uratować Greena lub tego drugiego, to nie, oczywiście, że nie. Nie pominę tego, dlatego że jest to dosyć kluczowy element, plus jest to związane z fabułą. Co innego byłoby, gdyby to byłoby poboczna rzecz. No to wtedy bym pewnie o tym nie wspomniał, dlatego że no nie interesowałoby mnie to za bardzo. No i tutaj oczywiście zrobiłem głupotę, co mogliście zobaczyć przed chwilą, ale wolałem to wam zostawić, żebyście się mogli pośmiać. I tam na wprost jest Green, którego trzeba będzie uratować. Rescue Bot 2. Oczywiście gra tutaj nie mówi, jak oni mają na imię, bo po co. Lepiej, wiecie, domyślać się lub
spekulować na własną rękę. Czy coś w ten deseń. I to był właśnie poziom, który sprawił mi kiedyś problem, mi i mojemu kuzynowi, dlatego że na początku właśnie mieliśmy coś takiego jak tutaj ja, czyli praktycznie staliśmy u góry i czekaliśmy praktycznie na nie wiadomo o co, a okazuje się, że trzeba zejść na dół i tutaj jeszcze sprzątnąć przy okazji wrogów. No ale dobrze, że coś takiego jest, ponieważ no kurde, trochę byłoby słabo, gdybym tak wiecie, stał w nieskończoności i się nie domyślił, że tam na dole przecież wrogowie są. I ammo, które jest tutaj bardzo niezbędne. Bo jednak jak się nam ammo skończy, to dopiero będzie przesrane. Więc jaki miałem problem z tą misją, ja i mój kuzyn? Mieliśmy taki w zasadzie problem, że graliśmy bodajże wtedy na trochę trudniejszym poziomie trudności. Nie pamiętam, na pewno to nie był Exterminator, ale jakiś taki inny poziom. I wiem, że tutaj była horda przeciwników, gdzie próbowaliśmy oczywiście raszować i no jak możecie się domyśleć, no skończyło to się jak się skończyło. Plus też no właśnie te działka nas przy okazji też trollowały, bo nie zwracaliśmy za bardzo uwagi, że z tyłu właśnie się pojawią te działka i to skutkowało tym, że HP nam spadało dosyć szybko. I co jakiś czas tutaj będą właśnie powiedzmy takie mignięcia, to jest dlatego, że nagrywając gameplay do Maraxxus, to w międzyczasie musiałem też inne rzeczy robić w tle, jak na przykład odkurzanie pokoju, czyli musiałem co jakiś czas, wiecie, pauzować, a chciałem po prostu to na spokojnie wyciąć, żeby, wiecie, nie było żadnych, można by powiedzieć, podejrzeń. O ile to dobrze przetłumaczyłem. No i teraz oczywiście mając Fusion Rifle prawie na 9 poziomie i Volcano Cannon, to nic nam nie stoi na przeszkodzie. No i też Dual Vipers. I wyobraźcie sobie, że grając na tym poziomie trudności tylko tymi trzema brońmi przeszedłem całą grę. Co nie jest oczywiście żadnym wyczynem, bo to byłby wyczyn, gdybym zagrał w tę grę na Exterminatorze. A jako, że nie grałem na Exterminatorze, no to wiecie. To żaden wyczyn, to nie był. Choć dla mnie to jest wyczyn, bo wbrew pozorom ja jestem do dupy w Ratchety, więc no. I wybijando teraz, wybijando... O kurde. No. Za chwilę chyba będziemy mieli już odblokowaną sekcję. Jeszcze tutaj widzę, że przyleciał statek. Mając teraz oczywiście dwóch botów naszych kochanych, to oni również nam pomogą wybić tutaj całą tą gromadkę. Co jest oczywiście spoko, bo gdybyśmy byli sami, to no troszeczkę byłoby to przesrane, no bo wszyscy tak naprawdę z każdej strony by nas atakowali. Tutaj się już widzę, pojawiły platformy oraz drzwi nam się odblokowały, więc będziemy mogli przejść dalej. I to był w zasadzie ostatni challenge główny na Maraxxus, ponieważ teraz będą nas czekać te poboczne misje. Czarny medal oczywiście mamy zebrany. Czarny medal to zawsze zwiastuje to, że już zaliczyliśmy te główne challenge. Więc teraz oczywiście przejazd przez 40 pierścieni. Szkoda, że tą misję jakby przyspieszyłem, ale powiem wam szczerze, nie powiedziałbym tutaj zbyt nic ciekawego, plus wolę jednak te misje już pod koniec przyspieszać, dlatego że one praktycznie się powtarzają. Nie ma tutaj nic nowego. I już odblokowaliśmy Liberation Tournament, więc technicznie moglibyśmy już tutaj dać sobie spokój z tym challenge'em, ale chciałem wam go pokazać. To jest oczywiście standardowo jeden z challenge'y, który się i tak powtarza. Robiliśmy już go zresztą na Orkson. W skrócie zniszcz praktycznie przeciwników, te bomby, czy co to w ogóle jest, co lata, i zdobądź 45 tysięcy punktów. Tyle. Tyle, co musisz zrobić, nic szczególnego. Ale jako, że mi się udało zdobyć większą ilość punktów, tak więc jestem z tego powodu szczęśliwy. I teraz możemy z ręką na sercu ruszać na Liberation Tournament i skopać dupę naszemu bossowi, który tam na nas czeka.
Shell Shock, Reactor, and now Eviscerator. Cut down in their prime. Victims of that loathsome little Lombax. But just who is this Ratchet? Our Vox News investigation has uncovered shocking untold stories from his dark, sinister, evil past. The destruction of civic property, illegal hoverbike gangs, inadequate dental hygiene. Oh, be strong, Juanita, because there is one man that can put an end to this menace, Ace Hardlight! Ace Hardlight fans, prepare yourselves. I'm gonna make this one messy. We'll see who the real hero is. When I'm through with that furry freak, nobody's even gonna remember who he was. Thank you, Ace. The galaxy is rooting for you. We're all rooting for you. Thanks, babe. Nasi prezenterzy tutaj podniecali się na sam widok Ace'a Hardlighta i można powiedzieć, że wręcz niemalże ręczyli za niego, że da on sobie radę bez problemu w pokonaniu Ratcheta. No, można w to tak w sumie wydedukować, można w to uwierzyć. Ja tam nie wiem, ja bym nie ręczył za takiego frajera, bo nie ukrywam, ale Ace Hardlight to trochę jest taki frajer. Ale o tym oczywiście opowiem później. No i przy okazji wyszły brudy na Ratcheta, gdzie dowiedzieliśmy się, że tak naprawdę to Ratchet stał się... Ratchet stał za zniszczeniem Metropolis oraz to, że Ratchet należał do nielegalnego gangu motocyklistów z galaktyki Bogon. No i przy okazji tam udało nam się zdobyć kolejną trofkę, czyli to była trofka za 50 żyć, tak? Za 50 HP, dlatego że tam była wspominka o nanoteku. No i ta jakby powiedzmy misja, raczej minigierka polega na tym, że 4 rundy musimy po prostu przeżyć na tej oto arence w unicestwieniu wszystkiego, co tutaj się porusza. Nic nowego. To wszystko to się, jak sami zresztą widzicie, ta gra no ma niestety powtarzalne challenge, co troszeczkę daje minus, bo nie ukrywajmy, ale gra mogłaby coś nowego wymyśleć, ale już nie czepiajmy się. Po prostu twórcy nie wiedzieli co i jak. A tutaj z kolei musimy osiągnąć 135 punktów, co nie będzie niczym trudnym. Biorąc pod uwagę, że wszystko dzieje się w zasadzie na tych dwóch arenach. Bo tak, tamta arena zostanie też odblokowana z tego, co dobrze pamiętam. No i Fusion Rifle zupgrade'owane na 9 level. Bardzo fajna informacja. A jednak nie, jednak wszystko dzieje się na jednej platformie. No proszę, zostałem w pewien sposób zaskoczony. Listen to that crowd, Juanita! It's nights like this that I'm glad I gave up my ballet dancing career. Tonight we bring you Dreadzone's most highly anticipated matchup yet. In one corner, the undefeated grand champion exterminator, a legend in his own time, Ace Hardlight! And in the other corner, weighing in at 97 and a half pounds, most of it probably fluff or fat, Ratchet. This is it, Runt. I almost wish it wasn't going to be over so quickly. Just try to keep it interesting while it lasts, would you? Więc czas na walkę z niejakim Ace'em Hardlight. I co mogę na temat tego bossa powiedzieć? Szczerze powiedziawszy, Ace Hardlight... Ace'a Hardlighta pokonałem za drugim razem w tym gameplayu. Za młodu miałem może mały z nim problem, dlatego że on ma dosyć ciekawą specyfikację. Otóż, poza tym, że wypuszcza bomby, które są w stanie ciebie trafić, to jeszcze, jak widzicie, się leczy jako jeden z nielicznych bossów, bo nie przypominam sobie, że żaden z poprzednich bossów się leczył. No i przyzywa swoich klonów. Jak wiecie, to myślę, że raczej się o tym domyśleliście, ale mimo co wam tutaj napomknę to. Żeby Ace Hardlight stracił, powiedzmy, swoje zdrowie, no to musimy jednego z tych oto... Po prostu musimy znaleźć prawdziwego Ace'a Hardlighta przy tych 5 czy tam 6 fałszywkach. I tyle w zasadzie. To jest cała walka z Ace'em Hardlightem. Nic nowego się nie pojawia, poza tym, że można go dosyć szybko pokonać. A jak mamy już broń, która jest warta 2 miliony śrubek, to w ogóle już on jest... Praktycznie z tego co wiem na parę hitów i tyle.
No ale tak, to jest żałosny boss. Szczerze powiedziawszy, spodziewałem się, że walka będzie trochę trudniejsza, no bo w końcu wiecie, nie na darmo Ace Hardlight był non-stop promowany w tej gierce i cały czas wspominany, że jaki to on badass nie jest. Sam nawet Grimmon Vox za niego niemalże ręczył, że pokona Ratcheta. Co jest oczywiście dosyć śmieszne, no bo niemalże ręczył za osobę, raczej postać, która tak naprawdę jest do dupy w tym, co robi. Tak tylko napomknę to, bo czemu by nie? Można już powiedzieć, że w następnym odcinku będzie wielki finał, moi drodzy. Bo w następnym odcinku Ghost Station. I zanim ktokolwiek się mnie zapyta, nie będę pokazywał pobocznych challenge'ów, żeby odblokować Ghost Station, dlatego że póki co mam za mało punktów, ale wspomnę o tym, że żeby odblokować Ghost Station potrzebujemy mieć bodajże 120 tysięcy punktów. Czy jakoś tak. Punktów Gladiatora, nie pamiętam jak to się dokładnie nazywało, w każdym razie... No, to chciałem wam o tym wspomnieć. A nie, dlaczego nie tego nie będę pokazał? Dlatego, że te challenge są praktycznie powtarzalne. To jest kalka tego, co już widzieliśmy. Czyli dokładnie pokonaj tam daną ilość przeciwników w odpowiednich rundach i tak dalej, i tak dalej. No, nic szczególnego tam nie ma. I oto Ace Hardlight gryzie ziemię. Watch out for the new Liberator! You can't beat me. You're just a half-sized rodent with a big wrench. Stay down, Ace. Don't embarrass yourself. Embarrass? Embarrass? I'm Ace Hardlight. You were a hero once, Ace. Ratchet. Don't let Vox do to you what he did to me. You're the hero now. You want to see me, Vox? My boy, you're the grand champion of Dreadzone. The whole galaxy wants to see you. Don't you see, kid? I've been doing everything in my power to make you a star. I've transformed you from a worthless nobody into the hottest celebrity in the galaxy. Right. So that's why your news show is slandering me every 6 seconds. Slandering? What? I was building up your bad boy image! And this is the thanks I get. Whatever. Now, don't be such a baby. I'm about to offer you the opportunity of 1,000 lifetimes. I'm making you the new captain of the Exterminators. The star of the show. Think of it. We'll make billions. We'll sell Ratchet action figures, Ratchet sports shoes, Ratchet deodorant, Ratchet breakfast cereal, earmuffs and cologne, soft drinks, hard drinks, energy drinks, breath mints. You get record deals, movie rights, reality shows, video games, and commercials, 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 commercials. No deal, Vox. What did you say? I'm not your puppet, Vox. You actually think I'd kill other heroes to get rich? You're not just corrupt, you're stupid. Why you... You just signed your own death warrant. So we're done then. Let him go. Yes, sir? We're gonna need one final Dreadzone campaign. Have them prepare that, experimental one we developed. Sir, you don't mean the Gauntlet of Doom, do you? Yes. But, sir, it was mathematically proven to be unbeatable. Right away, sir. W dużym skrócie, Ratchet trochę pocisnął Ace'a, mówiąc, że Ace po swojej przegranej się nie poniżał. Ice z kolei ostrzega Ratcheta przed Grimmonem Voxem i uwaga, proszę tutaj wysłuchać mnie w tym momencie. Ace Hardlight nie zginął. On po prostu został wygnany z Dreadzone, no bo został pokonany przez Ratcheta, więc według w oczach Grimmona Voxa już Ace stał się nikim, więc logiczne jest to, że już go nie ma. Ale niestety od tego momentu gra będzie mocno tutaj
promowała to, jakoby Ratchet zabił Ace'a Hardlighta, czyli tak na dobrą sprawę my będziemy teraz tymi złymi. Ale o tym wszystkim dowiecie się również w ostatnim odcinku, do którego serdecznie Was zapraszam. To by było na tyle, trzymajcie się, cześć i mam nadzieję, że w sposób ciekawy, jak i informatywny prowadzę ten Let's Play. Siemanko!